przyjechały do nas takie kopareczki. Chińskie, ale przyjechały w kontenerze. 12 sztuk. Zawsze były bez kabin, teraz są z kabinami, luksusowe. Tam stoi kontener, kolega rozładowuje właśnie kontener z tymi koparkami. 12 sztuk ma być. Są to nowiutkie, ale chińskie. Ale tak, żeby podziałać na własnym ogródku czy coś, na własną korzyść, są dobre. Ciekawe, po ile te będą teraz szły z kabinami, bo zawsze były bez tej kabiny. Z kabinami mogą być droższe. Bez kabiny szły około 4000 euro. A te z kabinami to pewnie po 7-8. Ale to zobaczymy na aukcji. Pierwszy raz takie koparki do nas przyjechały z kabinami. Standard na palecie stoją w kontenerze. Trzeba heftrykiem rozładowywać. Kolega rozładowuje, a ja naklejam takie naklejki z kodem maszyny. Malutkie sprostowanie, te bez kabin też są. Te z kabinami to było ich tylko 4, a reszta bez kabin. Tak więc, tak jak zawsze na aukcji, kopareczki bezkabinowe również są. Ostatnia nam została, kolega teraz ją wywozi i rozładowaliśmy 12 sztuk. No tak więc Seacik z wczoraj. Przed chwilą go filmowaliśmy, jak jeździ. Teraz jadę go ustawić do linii. Seat Ibiza z wczorajszego vloga. Tak więc, cześć, siemaneczko, witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i zapraszam na odcinek. Siema. Pogoda nam się zepsuła, pada deszcz. Myślę, że znajdę Wam coś jeszcze dzisiaj do nagrania, ponieważ nie ma roboty. Tak więc zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Kolega ma taki traktorek na sprzedaż, na aukcję ludzi. Trochę zabawy musi być.
zobaczcie, jak się koledzy nudzi. Pada deszcz.